Siemanko, witamy Was na kanale Reforma Formy. Z tej strony Artur i Mateusz. Dzisiaj odpowiemy sobie na jedno ważne pytanie. Od czego tak naprawdę tyjemy? Od węglowodanów czy od tłuszczów? A więc zaczynamy. To przechodząc od razu do sedna sprawy, chyba rozwiejemy i praktycznie na tym by można było zakończyć ten odcinek, że tyjemy od nadmiaru kalorii, a nie od jednego lub drugiego. Dobrze, dziękujemy, cześć. Na tym się zakończę, nie? Bo tak naprawdę to... Myśleliśmy, że temat jest chyba w sumie już taki w miarę oczywisty powoli w tych kręgach tutaj naszego fit świata w Polsce, ale nie do końca, bo dalej dostajemy pytania w sumie. Albo od czego tyjemy, albo czy tyjemy od węglowodanów na noc, albo czy keto, czy high carb, co będzie lepsze na redukcji. Tak, jest cały czas to się jakby nie zmienia i dalej ludzie potrzebują mieć tu jakąś większą świadomość tego wszystkiego. Patrząc z perspektywy redukcji masy, kształtowania sylwetki, to jest czysta matematyka. Naprawdę. Tu nie ma żadnych filozofii. Mamy pulę kalorii, dzięki której stoi nasza waga w miejscu. Załóżmy, że jest to 3000 kalorii. Będziemy jedli 3000 kalorii, nasza waga ani nie będzie rosła, ani nie będzie malała. Będzie cały czas względnie stała w tym samym miejscu. Jeżeli zaczniemy jeść mniej, to schudniemy. Zaczniemy jeść więcej, to przytyjemy. Obojętnie, co będziemy jedli, ale jeśli będziemy trzymać założonej kaloryki, to takie też tego będą efekty. Mniejsze lub większe, ale będą. I tego powinniśmy się przede wszystkim trzymać. Bardziej się troszkę zagłębiając, jeśli chodzi o to, co byśmy my polecali, patrząc na to, jakie mamy doświadczenia z tym związane, jednak kierujemy się w stronę wyższych węglowodanów ze względu na to na przykład, że na redukcji no to jest nasze podstawowe paliwo i dzięki nim jesteśmy gdzieś bardziej ruchliwi, troszkę przepalamy więcej tych kalorii. Jako tako różnicy samej nie ma, czy dostarczymy tych kalorii z tłuszczy czy z węgli, ale na węglach jesteśmy my bardziej ruchliwi i my troszkę więcej tego przepalimy. To nie chodzi o sam makroskładnik jako taki, tylko to jak on na nas zadziała pod względem tego, co będziemy robić w trakcie dnia, jak się będziemy ruszać, jak będziemy tą energię pożytkować bardziej lub mniej. Dokładnie. A jeżeli chodzi o jeszcze wracając do tego, od czego tyjemy, jak już to rozjaliśmy, no takim najlepszym przykładem chyba nawet my tego jesteśmy, rzuciliśmy duże ilości kilogramów, ponad 20 kilogramów, jedząc prawie dziennie pizzę. Więc no to nie jest dobre rozwiązanie. Nie polecamy go. Nie jest to optymalne rozwiązanie, ale można? Można. Liczą się tylko i wyłącznie kalorie. I dużo osób się z tym kłóci, w sensie takim, że nie lubi tego stwierdzenia, że kaloria jest równa kalorii, ale w ujęciu czysto matematycznym tak jest. To, że to nie jest optymalne dla naszego zdrowia, samopoczucia, dla jakości tej sylwetki, to nie znaczy, że przez to nie schudniemy, bo schudniemy. I czasami te małe kroki są bardziej potrzebne, niż całkowite zmianie swojego życia o 180 stopni. Czyli jakbyśmy nagle teraz ktoś lubiał sobie wieczorem siąść, zjeść trochę chipsów, trochę słodyczy, czegoś tam i miał taki nawyk i teraz nagle ktoś mu powie, że on tego nie może robić do końca życia, no to wiecie, ten pierwszy początek, kiedy jest ta motywacja duża, to jasne, nie ma problemu. 2-3 tygodnie, bo się zabrałem za siebie, zapierdzielam, ile idzie, żeby schudnąć, no ale wiecie, motywacja to jest coś bardzo złego, bo ona jest bardzo krótko i szybko mija. I potem pozostaje pytanie, czy wprowadziliśmy odpowiednie nawyki do swojej diety i czy jesteśmy w stanie po braku motywacji już w tym wszystkim wytrwać. Jeżeli zmienimy to życie o 180 stopni, to nie wytrwamy. Za Chiny nie ma takiej po prostu możliwości. Więc jeżeli będziemy robili tak, że zmienimy trochę to nasze jedzenie, będziemy liczyć te kalorie, wprowadzimy kilka zdrowych elementów, ale na przykład zostawimy sobie jakieś 200 czy tam 250 kalorii na wieczór i liczymy tam sobie z 2-3 kostki czekolady albo pół paczki chipsów, chociaż pół paczki chipsów będzie trochę więcej, ale powiedzmy, że tam jakaś 1/4 paczki chipsów czy piwko wypijemy, które będzie wliczone, to nie stanie się nic złego. Naprawdę, a wręcz przeciwnie, nasza psychika dużo lepiej na tym będzie funkcjonować. I wracając do tematu, podsumowując, to nie ma różnicy, nie ma tak, że
high carb nas docina dieta, że dieta keto nas docina. Docina nas tylko i wyłącznie deficyt kaloryczny. To, jak go wygenerujemy, jest nieistotne. Dokładnie. A jeżeli nie wiecie, jak wygenerować ten deficyt kaloryczny, to my wam w tym pomożemy. Więc zapraszamy cały czas do współpracy z nami. Mamy jeszcze miejsca na współpracę. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie efekty osiągają nasi podopieczni, zapraszamy na fanpage. Tam mamy wstawione zdjęcia, mamy wstawione posiłki, jakie jedzą. A więc nie czekajcie, tylko piszcie. My wam pomożemy osiągnąć wasze założone cele. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Cześć.